jesteśmy w miejscowości Udaj na Dolnym Śląsku. Przed nami widoczne jest duże kowadło silnych, izolowanych komórek burzowych, które uformowały się przy granicy polsko-niemieckiej. Także w tej chwili udajemy się prosto na zachód w kierunku tych głównych rdzeni burzowych. Burze formują się na coraz głębszej i silniejszej zbieżności wiatru dolnej troposfery, która była spodziewana przez modele. Kwestią problematyczną była przede wszystkim godzina nadejścia tej zbieżności, która ostatecznie nadeszła troszeczkę wcześniej niż to początkowo wynikało. Przy czym z tą rozbieżnością modeli należało się liczyć. No i jedziemy, zobaczymy co będzie dalej. Kolega Krzysztof. Także mamy bieżące dane na całą sytuację. Internet jest, zapas baterii jest, ładowarki są. No i czekamy, jak to będzie się dalej wszystko rozwijać. No jesteśmy już coraz bliżej układu burzowego na zachodniej części Dolnego Śląska. Niebo nam się uściemnia, widoczne jest coraz bliżej nas kowadło, które rozciąga się już na sporym obszarze. Burze są aktywne, zarówno elektryczne, jak i stanowią duże zagrożenie porywami silnymi z wiatru oraz większym gradem, tak jak to było prognozowane, i oczywiście ulewnym deszczem, wręcz nawalnym sądząc po rdzeniach opadowych. Czyli liczymy na dobry materiał. Mam nadzieję, że, znaczy jestem głęboko przekonany o tym, że przejechanie ponad 6 godzin z Warszawy do Wrocławia teraz dalej na zachód Dolnego Śląska się jednak opłaci. Komórką się żegnamy, patrząc na to, co teraz się dzieje na obszarze Niemiec wschodnich, formujące się silne, izolowane komórki z tego dyskretnego trybu konwekcji. Przemieszczamy się w kierunku północnym, w kierunku ziemi lubuskiej, gdzie prawdopodobnie w kolejnych kilkudziesięciu minutach powstanie klaster burz, który już w tej chwili zresztą się formuje, co widać doskonale. Co chwilę tam padają wyładowania. Także jedziemy. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie mamy piękną, super komórkę udokumentowaną. Ale czekamy, liczymy na jeszcze więcej mimo wszystko, na przepiękne wyładowania atmosferyczne. Taki jest ekipowy.